Mateusz Morawiecki z gospodarską wizytą w Mysłowicach. Premier dziś po południu pojawił się w przedszkolu nr 13 imieniem Janusza Korczaka, by pokazać, jaką metamorfozę przeszło to przedszkole dzięki wsparciu jego remontu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chciałem przede wszystkim podziękować tym, którzy się troszczą o tą śląską ziemię najbardziej, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, bo to z nimi najczęściej rozmawiam o tym, co tutaj jest potrzebne, jakie kolejne projekty, a kolejne projekty będą, bo właśnie wkrótce ruszamy z następnymi naborami projektów, ale o szczegółach będziemy mogli opowiedzieć już niebawem. Ja tymczasem bardzo dziękuję wszystkim, którzy w spokoju budują lepszą Polskę we współpracy z samorządami, tak jak tutaj w Mysłowicach. My współpracujemy z włodarzami, którzy są czasami bardzo odlegli od nas ideowo, ale starają się dla dobra mieszkańców robić wszystko. Pracujemy ręka w rękę.